Cześć dziewczyny, już wróciłam. Cześć mamo. Może ci pomóc? Nie, ja zaraz przyjdę za poradę. Sobie dziękuję ci, kochani. Widziałeś to? Co? Tam chyba na tym pudle był napis LOL. Oj, weź, mama zawsze przynosi jakieś pudła z pralecy, jakieś dziwne. Akurat to musi być LOL. Zawsze coś sobie. Ale to nie jest tak, jak myślę. No nie, to nie jest tak, jak myślę. Dziewczynki, to ja lecę, niedługo wracam. Proszę, już przestańcie oglądać tą telewizję, zacznijcie robić lekcje. Dobrze, kolację macie przygotowaną, będę niedługo, okej? Okay? Tak, zaraz skończymy i pójdziemy odrabiać lekcje. Tylko wracaj szybko. No to pa. Hej, tam to pudło, co mama przyniosła, to ma prawdę złoń, ale coś było w środku, bo jest puste. Oj, Amelka, dla ciebie wszystko musi być LOL. Daj sobie spokój. Ja tam idę szukać. Amelka, nic tam nie szukaj. Mama się zdenerwuje, jak się dowie, że przeszukiwałaś jej rzeczy. Jak ty jej nie powiesz, to się nie dowie. Jak uważasz? Twoja sprawa. Szapa. Tu nie ma. Tam coś jest. Amelko, nie rób tego. Przecież mama da ci karę. Musisz mi dostać prezentu na święta, a te lalki cię zabierze i komuś odda. Amelko, przecież nie będziesz czekać tak długo, aż do gwiazdki. To są twoje ulubione lole. Są tak niedaleko. Nie bierz tego pudełka. Nie, Amelko, nie. Nie bierz go. Mama, jak się dowie, to będzie strasznie. Weź to. Widzisz? Znalazłam. Amelka, no. Mama naprawdę się zdenerwuje. Nie zobaczy. Zobaczy. Och, ja nie chcę przy tym być. Idę sobie. Odrobię się trochę. Amelko, bądź rozsądna, nie otwieraj, dasz radę, wytrzymasz, naprawdę, to tak niewiele czasu. Amelko, nie bądź sykorem, no weź to pudełko. Nie otwieraj. To są twoje ulubione role. Weź to, no weź. Weź.
zawartość tego produktu. Co by tu na początku otworzyć? Okej, zacznę. O, rebus. Dziewczynka tańczy do Jingle Bells? Chyba jest bombka. No, to jest coś. Otwórz bombkę i nie wysypuj brokatu. Ojej, ile ja mam tu niespodzianek. Jakąś taką dziwną niespodziankę, jakąś taką, jakąś podstawkę. Jingle Bells. Matko, jakie ładne. Ojeju. Dobra. Otwierajmy pierwszą. O, nie stroi. Śmieszne. O, wata cukrowa. Śmieszne. I ostatnie. To pewnie dzisiaj ma pewno. To jest już leczka. Jaka ładna. Ups. No z balonem. Ładna. To sama bardzo ładna. W ogóle balony chyba można. To za jaką lalkę tu też się zabrać? Za zwierzaczka. Dolna góra. Nie, to może być kozioł. A tu też jest brokat. Hmm.
troszkę coś w tym. O, szczotka, ja nie kosłodka. Słodka. Chyba spinać do włosów. Fajnie. Kartka. O, tu chyba jest górna część. Słodki króliczek. Jest chyba kółko jakieś. No poczekaj. Chyba jakiś lizak. Poczekaj. Chcesz spinać pójść, co? Teraz sprawdźmy, jakie tutaj mamy zwierzątka. Ojeju! Kipówcio! To jest chyba tylko jego strój. Tak naprawdę za pufcie kryje się. Straszne. Nie, żartuję, nie straszne. Tylko... Dobra. Trzy... Cztery... Zaczynajmy ubierać. To chyba pójdzie na nogi. Teraz mały lor. Ojeju, jakie słodkie budki. Au! Teraz tu są jakieś naklejki. Nie wiem po co. Zostałam ostatni. Na pewno z tej serii. Nie no, żartuję. Okej. Okay. Chyba sobie tym ozdobię kulę, bo nie ma brokatu. Dobra, ale teraz następna lak. Wezmę to. Nasza lala wygląda tak. Nie wiem, czy pokazałam mi. Ładna bardzo. A teraz otwórzmy to. Tak. Trzeba to pociągnąć. O, to się obraca. Nie, spytała się obraca. Tak wygląda nasza lala.
bardzo fajne. Tu ma takie fajne minusie. Fajne ma warkocze. Poszmy. Okej, ono wygląda tak ładnie. Dobra. Teraz zmienimy jej torebkę. Zobaczmy, jak wygląda. Ojejku! Jaka fajna, nim się zamyka. To jest chyba kluczek. To jest LOL. Okej, to na przykład ma przymierzka. W ogóle. Ciekawe, jak jest to. Uuu, fajny. Jeszcze mam taką bluzkę. Okej. Fajne. Dobra, teraz nie budę. Jakieś pewne sztuki. Dobra. Ładne. A to jest chyba nie czapka. Chyba tak. A to... Uuu, a tu jest niebiżu. Czekaj. Jej, to będą moje najlepsze święta. Dobra, cicho. Gdzie? Teraz ta. Ale fajna, fajnie się świeci. Okej, to otwórzmy. Cześć, już jestem. Amelko, coś ty zrobiła? Grzebałaś w moich rzeczach? I wyciągnęłaś rzeczy? Tutaj pootwierałaś wszystko? Czy ja ci pozwoliłam na to? Jak mogłaś coś takiego zrobić? A wiesz, że to były prezenty dla ciebie na gwiazdkę? I co? Jak będzie teraz wyglądała twoja gwiazdka? Nie dostaniesz żadnego prezentu. Jak się będziesz czuła? Bo wszystko pootwierałaś. Jak mogłaś w ogóle grzebać w moich rzeczach? Wszystko otworzyłaś? Nie wszystko? Czego nie otworzyłaś? To poproszę, oddaj mi to. Naprawdę się zawiodłam na tobie. Jak można coś takiego zrobić? Proszę to wszystko posprzątać. Naprawdę mi przykrość zrobiłaś.